Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry SFI Giant Royal Work. Jesteśmy dzisiaj w nieco lepszej strefie, wydaje mi się. Albo nie? Czekajcie, czekajcie, muszę ogarnąć, skąd przyszedłem. Ja przyszedłem chyba stąd. Jak mi się wydaje. Ta. Ja przyszedłem stąd. Więc. Muszę iść albo w lewo, albo do przodu. Pójdę w lewo. I tu myślę, wydaje, że to są jakieś nowe lokacje. Chyba już jednak nie ma nowych lokacji. Chyba jednak są stare lokacje, niestety. To jeszcze zobaczę, ale wydaje mi się, że to już stare lokacje. To byliśmy. A może czekajcie, może tam jest przejście do tego. Do przechowalni 62. Nie, bo to są niewidzialne. To nie. To wracamy tam. I musimy pójść tam, gdzie był mrugacz po prostu. Tam jest jakaś w miarę dalsza część tego wszystkiego. I to było chyba tu? Nie, 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 to było tutaj. To było tutaj. Ta Tesla nie działa. I mrugacz był tutaj po lewej. Pytanie, czy dalej jest. Chyba go nie ma. Dla pewności tak zapiszę grę. Ale nie ma go już. Poszedł sobie. Bardzo dobrze. No nie, byliśmy tutaj już. Ale może tutaj będzie jakieś miejsce nowe. Pamiętajcie, mam teraz kartę poziomu 5, czyli teoretycznie powinniśmy móc otworzyć każde możliwe drzwi. Pytanie tylko no. Do czego te drzwi? Ale jestem już w jakiejś innej strefie nieco niż tam ciągle, co byliśmy. Oj, light containment, aby light containment potrzebowałbym teraz fuse odpalić, tam pisał do Ruden, że musiałby, że dopiero w 11 chapterze, będę mógł użyć fuse'ów, a to jest jeszcze tak daleko, że no wiecie. Nic nam to nie da obecnie. Szukanie fuse'ów, czyli są one bezużyteczne kompletnie obecnie. Ale jestem w innej strefie i liczę, że tutaj się w końcu coś trafi ciekawego. No, te bunkery nie są ciekawe. O, komputerek się coś wkurza. Dobra. No i znajdziemy dalej, no co ja mam poradzić. Nasze miejsce, gdzie się respi po ataku 106. Tu jakieś przejście. Czy ten koszt, czy to jest miejsce, w którym wróciliśmy do poprzednich tych? Nie, chyba to jest inne miejsce. A to jest chyba miejsce, gdzie karta nie działa, tak. To jest miejsce bez wyjścia. Tamto w sensie, tamten pokój. No ale nowe strefy widzę, nie? W sensie widzę strefy, których dawno nie widziałem. Temu liczę, że tutaj, o, faktycznie może coś się trafi dobrego. Nie, nie, te są nieotwieralne wszystko. Też na przykład tego zobaczę. O, tak, tutaj chciałem, tu chciałem. Bo tutaj powinna być przechowalnia 682 SCP. Przechowywalnia SCP-682. Winda. Czyli największe, znaczy no, nie wiem czy największego zagrożenia tej placówki, ale generalnie bardzo dużego zagrożenia tej placówki. Także no. 62. Oczywiście testuję, w które miejsca kiedyś mogliśmy wejść. Nie, czyli tu musimy iść do przodu. Tutaj dalej musielibyśmy iść do przodu.
Tutaj potrzebujemy kartę poziomu drugiego. Tutaj się nic nie dało zrobić. I to się nic nie dało zrobić. Czyli droga jest liniowa oczywiście. Pyk. Appear to be locked. Locked. Jest. SCP. Proszę bardzo. Będzie chyba na miniaturkę, coś czuję. Mamy. Miejsce przechowalnia SCP-62. Kart drugiego poziomu wystarczy, żeby tutaj się dostać, ale to jest śmieszne. Tu nie. Chciałbym jednak tak wejść do tej przechowalni, żeby nie zginąć. Może tam nie. A nie, dobra, czyli to jest chyba droga w jedną stronę. Mi się wydaje, że chyba to nie działa, nie? Znaczy to. Czyli to wszystko jest liniowe. Czyli to nam pokazuje gra, jak mamy iść. Także nic z tym nie zrobimy. Musimy iść tak, jak nam gra każe. Odpalę sobie gogle, bo lepiej widać. Locked. Tu się otwiera coś. Locked. Jest. Miejsce przechowalni. Czy on się tam znajduje? Prawdopodobnie. Aligator. Że gad trudny do zniszczenia. A nie wiem, czy on tam faktycznie jest. Tutaj jest system, to jest system sterowania kwasem, żeby go zalewać. Żeby nie mógł uciec stąd. A w ogóle, jaka tu karta wystarczyła? A, tu już piątka, no faktycznie tu czwórka trzeba było. Fly? Czy on się gdzieś tutaj znajduje? Obawiam się, że go chyba tutaj nawet nie ma. Trochę szkoda, że nie ma naszego aligatorka. To nawet nie są, nawet widzicie, ta brama to tak naprawdę nie jest do tego brama, tylko to jest inna brama. Ale byliśmy w miejscu przechowalni SCP-62. Co z tego, że sprawda 62 nie było, ale byliśmy u niego. Trochę to smutne, że nie ma. Czy nie ma tego SCP-ka tutaj? Myślę, że będzie jakaś forma dekontaminacji będzie możliwa do przeprowadzenia przez nas. Że będziemy normalnie kwasem zalewali i wiecie. I będziemy się go pozbywać. A się okazuje, że chyba jednak nie. No dobra, jesteśmy. No nic, nie udało się. Może innym razem. Może jak wyjdzie, może jak to nie będzie demo, tylko to wtedy będzie taka możliwość. A z jednej strony to śmieszne w sumie, że wersja demonstracyjna jest tak rozbudowana. Gas mask. A, to jest to przejście. To nie wiem, czy tam coś jest za tym przejściem zazwyczaj. I tu nie potrzebowałem maski tak w ogóle. Jest, tu coś jest, jest, jest. Normalnie są kolejne skrytki przechowawcze. Teraz faktycznie się oddaliłem nieco od tego miejsca naszego wcześniejszego. To jest nie, nie, nie. Tu byliśmy. Kurczę. Ja bym chciał. Najgorsze ma się te wszystkie przejścia, bo później człowiek nie wie, gdzie faktycznie już był, a gdzie nie był. Tu byliśmy niedawno chyba. Ta, tu była maska. Dźwięki są, ale tu nie ma tych irytujących dziadów. Chociaż tyle. Dobra, może wróćmy tam, na tamtą stronę. Chyba, że tutaj jest jakieś przejście. O nie wiem. Kurczę, nie wiem. Właśnie problem jest taki, że... Dobra, to jest. Tutaj mamy to miejsce, gdzie chciałem. Halo? Czemu mnie zabił? Przecież skąd on się pojawił? Nie, nie, nie.
Ja chcę wrócić tutaj. Tu jest niemiły pan bardzo. Ciekawe, jak mnie zabiło tamto. Dobra, tutaj wrócę. Tutaj jeszcze nas. To jeszcze może coś będzie ciekawego. To jest winda ta, która nie działa, ta. Tu jest niedziałające przejście, oczywiście. A tutaj? A, to są te. A, nawet trochę CP-ów tu nie ma, więc. Mogę wszystko pootwierać. Bo zwyczajnie nie ma tych SCP-ków. Więc nie ma też się o co czego obawiać. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj. Wrócimy na drugą stronę tego przejścia. Nie to, tylko to. A nie, tracę wzrok faktycznie. To oczywiście bym począł rączki. A rączki nie mam, więc muszę przejść sobie tak, taką dłuższą drogą. Dłuższą trasą, bo niczym się to nie różni. To przejście, poza tym, że jest dłuższe. W obu przypadkach dojdę do tego samego momentu. Czyli po prostu na drugą stronę i tyle. Zero filozofii tutaj. Tu z obu stron jest to takie nieskończone. Nieprzechadzalne, nie? Nie, to jest przechadzalne. Przejść. Dobra. Na razie zostawmy to. Ja chcę to rozwidlenie gdzieś zobaczyć. Tu jest po to nieprzechadzalne, ta. Albo nie? Chciałem to potwierać, żeby wiedzieć, że tutaj się nie da przejść. No, tylko że da się wszędzie przejść. No. Tutaj, o, tutaj się nie da przejść. Dobra, dobra. Tu się nie da. No i tutaj wracamy już do tego miejsca, no. Już naprawdę nie mam pomysłu, gdzie tu można iść. Znalazłem w takiej koropce generalnie. Bo nie mam pojęcia po prostu, gdzie ja się tam chciałem iść. Bo wydaje mi się, że byłem już dosłownie wszędzie. No tu jest pewnie 106, nie? Czy nawet nie. Jakbym miał mapę tego miejsca, to może miałoby to sens, a tak bez mapy to... Nie, to jest light containment wejście. Kurczę, słabo. Wiecie co, wydam sobie infinity staminę. Jest, nie działa, co? Infinite stamina... O! Kurczę, nie wiem, gdzie mam iść, nie? Nie mam pojęcia, po prostu. Wydaje mi się, że byłem wszędzie i po prostu... Już nie widzę po prostu celu tutaj, gdzie mam tego chodzenia. No nie wiem. Tutaj stąd przyszliśmy, dobra. Dajmy może do przodu. Nie, nie, tu jest nieprzechodzalne, dobra. Tu się nie da przejść. Czyli tu się normalnie dało przejść. Ta, dobra. A, to jest takie przejście. Elevator control B5. To działa? Nie działa. Czyli tym elevatorem to też mogę tylko iść, po prostu przejść koło niego. Ale nie mogę z niego skorzystać. Ja w każdym z tych miejsc byłem już 1000 razy, nie? Tu jest spadek do jakichś tych podziemi.
Może w tych podziemiach jest jakieś przejście czy coś. To jest powrót na górę. A tu nic nie działa. Także nic nadal nie osiągnęliśmy. No nic, takie są takie uroki tej gry, że naprawdę można biegać po różnych tych korytarzach i nic kompletnie nie znaleźć. Dosłownie. Bo też, no. Ja nie mogę nawet zjechać do tego. No właśnie. Ja nawet nie mogę zjechać do 049. No, nawet. To nie o to chodzi. Tutaj byliśmy. Tu jest dzwon. Dzwona oczywiście nie podnoszę, bo po co? Tutaj może kiedyś nie mogę wejść. Nie no, wszedłem, bo tu przecież otwarte, pootwierane wszystko jest. Albo nie. Albo mnie tu nie było. Tu jaka karta jest potrzebna? Drugie poziomu. To w ogóle mogę wywalić już, już mi niepotrzebne to kompletnie jest. 7, 8, 1, 6. Nie. Mogę sobie przejść tunelami i wejść z drugiej strony. Dobra, próbujemy. Co mi szkodzi? 106 już mnie nie zaatakuje, jak kiedyś się dotykał w tunelach, to teraz już tego nie zrobi, bo jest zamknięty. Przejście powinno być gdzieś tutaj? Nie, to jest zbugowane. To gdzieś bardziej muszę. Nieco dalej. O właśnie, tutaj chociażby. Pytanie, czy przyjdzie coś, co mnie zniszczy? A! Oczywiście, naturalnie. Uwaga! Śmierć za 3, 2, 1. Jednak nie. Coś tam się ruszył, ale nie jakoś niesamowicie mocno. Ty, może on wyjdzie z tej windy w końcu. Próbujemy. Przesunąłeś się? No. Wyjdziesz tutaj? To doginiemy? On się w ogóle chyba nie rusza. No, żeż ty, sepeku. Uwaga. Trzymam to. O, w ogóle zniknął stąd. No okej. Nie zabił mnie. Ciekawe. Intrygujące. Wow. Co się stało teraz? What? What? Co się stało teraz? Chyba coś zbugowałem z tym SCP-kiem. Mam takie odczucia. Coś ewidentnie chyba poszło nie tak. Czy to jest jakiś kod na tym? Na tym tym? Nie widzę żadnego. No dobra. Gdzie my jesteśmy? Welcome deck. Tak. Są te niedziałające windy, nie? Ta. To są niedziałające windy. Znaczy, ja ciągle trafię do takich samych pomieszczeń praktycznie, no. Wszystkie wyglądają tak samo. Za każdym razem. Może sobie, nie wiem, pójdę jeszcze dalej tam. Nie wiem, co się w ogóle wydarzyło z tym rugaczem ogólnie. Bo to było podejrzane i dziwne. Aha. Byliśmy tu, dobra. Ta, tu już byliśmy 1000 razy. Tu a trumna nawet powinna być. Ta. Dobra, to na razie na ten odcinek zrobiłem sobie koniec.
Piszcie, co właściwie mam zrobić. Na razie nie będę nagrywał kolejnych odcinków. Napiszcie, co mam zrobić, bo nie mam pojęcia. A na ten komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się właśnie następnym. No i cześć!